This is the National Hockey League. Hockey at its best. The NHL, where the action is. Witam serdecznie, jestem Retro, a to jest kolejna kariera. Tym razem nie FIFA, nie PES, nie jakieś tekstowe menadżery, w które grał twój dziadek, ale i tak trochę cofniemy się w czasie, bo oto przed wami NHL 2K7, jedna z gier startowych na PlayStation 3 na rynek amerykański. Jeśli lubisz hokej, chcesz, by na kanale było więcej karier z innych sportów, to łapa w górę, byczku, żebym widział, że to jest dobry kierunek. Nie znam się na hokeju, to znaczy znam drużyny, wiem, o co w nim chodzi i tak z 10 legend tej ligi wymienię, ale na tym koniec. Dlatego karierę traktuję just for fun i starałem się wybrać ekipę, która nie jest ani za mocna, ani za słaba. No tak by grało się ciekawie. Padło na Boston Bruins. Drużynę założono w 1924 roku i jedną z najstarszych do dziś grających w NHL. W swojej blisko stuletniej historii mają na koncie 6 pucharów Stanleya, a w sezonie 2006-2007, w którym dzieje się ta kariera, mieli ich tylko 5, ale ostatni zdobyty jeszcze w latach 70. Natomiast w ostatnich 10 sezonach tylko 6 razy w ogóle awansowali do playoff, a tylko raz udało im się przebrnąć w tych playoffach pierwszą rundę. W poprzednim sezonie nie awansowali do playoffów, a w finale Stanley Cup ostatni raz grali w 1990 roku. Co mniej więcej obrazuje punkt w historii, w jakim się znajdują. Nie robiłem tej kariery początkowo z myślą o odcinkach, więc szybki recap z pierwszych spotkań, których nie mam nagranych. Na początek porażka 0-1 z Florydą, później 1-6 z Tampa Bay Lightnings, no i twarde zderzenie z lodem w trzecim meczu, gdzie również przegrywamy 3-5, choć prowadziliśmy 2-0. Dopiero z New York Islanders przełamujemy się po golach Szturma i Axelsona. W piątym meczu Boston potwierdza formę i wygrywa 4-0 z Calgary, 2 gole Murray, 2 gole Savard. Bramkarz Taivonen, drugie czyste konto z rzędu i w obu meczach razem obronił 64 strzały. W piątym spotkaniu z Buffalo przegrywaliśmy 0-1, ale Murray i Sturm prowadzą nas w kolejnych tercjach i po szalonym meczu 4-3 dla Bruins. 4 zwycięstwa z rzędu i Boston odwraca bilans. Wydaje się, że zespół wkracza na właściwą drogę. Niestety, w następnym spotkaniu znów porażka, tym razem 2-3 z Montrealem, ale później wygrywamy z Ottawą 4-2. Bohaterami? No tak, Murray i Sturm. Obaj po golu i asyście w tym meczu. Z Buffalo, Murray i Savard dają gole na wagę skromnego 2-1. No to pora na kolejny mecz z Tampa Bay i znów dostajemy w ciry. 7-1. Ta drużyna to jest jakiś potwór tej gry. Odbijamy to sobie, wygrywając 4-1 z Toronto. No i oto jesteśmy po 11 meczach z bilansem 6-5. To daje przedostatnie miejsce w tej chwili w konferencji zachodniej. Przed nami ciężka praca. Boys, they need it, we need it. We gotta play smart. Stay out of the box. Let's go get 2 points. Na początek Ottawa Senators u siebie. Pierwsza tercja należy do gości i to oni obejmują prowadzenie. Boston stara się odrobić, ale dostaje tylko drugiego gola. Savard trafi później na 2-1 i jest nadzieja, a Bruins atakują jak szaleni. Niestety, w wyniku już do końca nie uda się dogonić. Przegrywamy. Wyjazd do Waszyngtonu zaczyna się wspaniale i zaraz na początku meczu Marko Sturm daje prowadzenie. Wydaje się, że po takim rozpoczęciu to będzie łatwe, jak robienie memów z nowego PES-a. Ale tak nie jest. Mecz robi się wyrównany i w końcu rywal traci drugiego gola. Marko Sturm w gazie, a kapitalsi na widelcu. Zara dokłada trzecią bramkę, gospodarze zdobywają tą honorową, a wynik meczu zamyka Murray, strzelając swoją 10. bramkę w tym sezonie. Mecz z Toronto jest tak ważny, że aż prezes przesyła mi maila, jak ważny to jest mecz. Poprzednio z nimi 4-1 easy win, więc nie przejmuję się zbytnio, ale po pierwszej tercji przegrywamy 0-1. W drugiej wspaniały, potężny i niezastąpiony Marko Sturm wyrównuje, a potem dokłada przepiękną asystę przy drugiej bramce. Trzecia tercja zaczyna się od straty gola, potem tracimy kolejnego i tak oto mecz, który całkiem nieźle się układał, wymyka się spod kontroli. Pełna panika w końcówce i sam nie wiem, jak ten gol na 3-3 padł. Lewy strzelił krychowiakiem albo jakoś tak. W każdym razie mamy rzuty karne. W NHL rozgrywa się metodą nagłej śmierci, czyli kto pierwszy trafi, ten wygrywa cały mecz. Savard trafia w trzeciej serii i wszystko teraz w rękawicach i ochraniacza Toivonena. Finn wytrzymuje nerwowo i Bruins wygrywają 4-3 po całkiem dużych emocjach. Z Waszyngtonem Murray zalicza 3 asysty, Savard zdobywa 2 gole, a swoje 3 grosze dokłada to rzeczywiście Marko Sturm i wygrywamy 4-2. Z bilansem 9-6 jesteśmy mniej więcej w środku tabeli zachodniej konferencji. Marko Sturm z 11 golami jest 15 wśród strzelców, a zaraz za nim Murray z 10 trafieniami.
W następnym odcinku opowiem Wam o tym, jak działa system ligowy NHL i co trzeba zrobić, żeby w ogóle awansować do playoff. Bo po pierwsze, nie ma tam systemu 2 mecze każdy z każdym, jak to znamy z naszych europejskich rozgrywek piłkarskich, tylko coś o wiele bardziej skomplikowanego. A do tego nie ma jednej tabeli, która o wszystkim decyduje, tylko... No to znaczy jest jedna tabela ligi, ale są też tabele konferencji, dywizji... Dobra, to jest temat na drugi odcinek. Łapka w górę i widzimy się, słyszymy się w dalszej części kariery Boston Bruins.